Cześć kochani, zapraszam baranki na czytanie ogólne na miesiąc lipiec. Zobaczymy, jakie energie będą chciały Wam się jeszcze w tym miesiącu pokazać, co będzie dla Was ważnego na ten miesiąc. Bierzemy do siebie to, co z Wami rezonuje, to, co nie rezonuje, zostawiamy innym osobom, które miały to usłyszeć. Pamiętajcie jeszcze też, żeby sprawdzić Wasz znak ascendentalny i Wasz księżyc. Zaczniemy sobie od kart opiekuńczych w miesiącu lipcu. Co chcą przekazać barankom karty opiekuńcze, ich przodkowie lub ktoś, kto na górze nad nimi czuwa. Poparcie. Zaoferuj komuś swoje poparcie, czerp radość z udzielania pomocy innym. Widzicie? Być może w tym miesiącu będzie ważne, żeby dostrzec kogoś, kto oczekuje Waszej pomocy lub po prostu Waszego poparcia. Jeśli to sprawi Wam radość, to piękny, szlachetny gest, słuchajcie. Ok, więc tasujemy sobie jeszcze karty, które już były tasowane na miesiąc lipiec. Jakie energie dla baranów? Jakie dla miśków? Baranków, energię na miesiąc lipiec. Co tam będzie chciało się pokazać? No, pokazał się as kielichów. Dobra, as kielichów wypadł. To się asikiem zajmiemy. Tak. Asik kielichów, słuchajcie. As jak to as. Może okazać się chwilową szansą, taką, którą jeśli dostrzeżecie, jeśli podejmiecie, wykorzystacie, no to wtedy możecie się dowiedzieć, co się rozwinie i jak się rozwinie. Może być to miłość, wybuch nowego uczucia, początek miłości, nowej idei, nowego pomysłu czy też nowej inicjatywy. Może to być jakiś początek przyjaźni, ogólnej przyjemności, jakiegoś bogactwa, uczuć, ale w którym kierunku będzie to skierowane i na co konkretnie, to być może się nam okaże w rozkładzie i wtedy będziecie mieć większą jasność, a czego ta szansa mogłaby dotyczyć. Zostawimy asika kielichów tutaj. Tutaj. Tu będzie as kielichów. I przechodzimy do rozkładu. Jakie będzie Wasze wyzwanie na ten miesiąc? Co będzie Wam pomagać lub przeszkadzać w miesiącu lipcu? Co odchodzi do przeszłości? Co będzie podstawą tej sytuacji? Co macie w głowie lub w serduszku? Co przyniesie niedaleka przyszłość? Jakie są Wasze, przepraszam, jaka jest Wasza energia w tym miesiącu? Jakie są Wasze, wow, jaka jest energia z zewnątrz? I jakie są Wasze nadzieje bądź obawy? Oraz jaki jest wynik lub rada. W tle czytania mamy siódemkę buław. Okay. Zaczynamy. Jakie jest Wasze wyznanie w tym miesiącu? Baranki, Waszym wyzwaniem jest gwiazda. Może jakiś wodnik, bo to karta wodnika. Może akurat będzie to dla kogoś. Może to po prostu kwestia tego, żebyście skorzystali i zaczęli realizować marzenia. Może wyzwaniem będzie podjęcie się realizacji marzeń, zamierzeń. Jakichś takich najskrytszych pragnień, które gdzieś głęboko w Was drzemią, chciałyby się pokazać w tym miesiącu. Może to będzie właśnie takim wyzwaniem. Może być też wyzwaniem prawdziwa, głęboka miłość i przyjaźń. I nie zapominajmy o asiku kielichów. O tym tutaj asiku kielichów, który chciał Wam się pokazać w tym miesiącu. I wypadł sam przed rozkładem, że być może będzie na rzeczy faktycznie coś nowego, coś wielkiego, bo gwiazda to duże arkany. No więc słuchajcie,
Jeszcze nic nie odkryliśmy poza wyzwaniem, a już widzimy, że no, wyzwaniem może być miłość, przyjaźń, duża, głęboka, prawdziwa, nowy projekt, nowa idea, ale wyzwaniem może być też właśnie spełnienie marzeń, spełnianie marzeń, podążanie w tym kierunku. To może wiele oznaczać, zobaczymy co. Może oczywiście zawsze oznaczać jakieś energie. Może oznaczać to, abyście byli w takiej energii, tak? Jak ta gwiazda. Co będzie Wam pomagać lub przeszkadzać w tym miesiącu? To jest 10 kielichów. Dziesiąteczka kielichów będzie Wam pomagać, bym powiedziała. Z tego względu, że no, macie jakby z dobrych, pozytywnych kwestii płynących z tej karty samozadowolenie i też znowu pełne spełnienie emocjonalne, pełne szczęścia emocjonalnego, bezpieczeństwa emocjonalnego. To też może Wam pomóc w stworzeniu rodziny, jakiegoś udanego związku, udanego domu, ciepła rodzinnego i ciepła miłości. Czyli nawet tutaj, no to jest karta rodziny, małżeństwa, tak? Fajnie, bo to też pogodzenie się z kimś może pomagać, tak? Jeżeli mamy się zamiar z kimś pogodzić, coś odnowić, kogoś może za coś przeprosić, chociaż tutaj na razie tego nie widzimy, bo widzimy właściwie samą miłość. Samą miłość, samą przyjaźń, jakieś szczęście, jakąś radość. Coś dużego i pięknego, ale zobaczymy co. Dopowiemy sobie tą dziesiątkę mieczy i zrobimy to, słuchajcie, z tej wspaniałej talii Royal Dark Tarot. Robimy sobie to kartami od Louisa Roya. Wow. Już wyleciało, słuchajcie. Żeśmy tak potasowali, że wyleciało. Wypadła dwójka mieczy. Piękna. Piękna jak kobieta na tej karcie. Jest piękna, ma wszystkie atuty potrzebne kobiecie. Przynajmniej zewnętrznie. Dobrze. Dwójeczko mieczy. No wiecie, no w dopowiedzeniu to będziemy mieć tutaj jakiś trudny. To nawet nie trudny. To taką kwestię w naszej głowie walki myśli. Takiego troszkę cierpienia bo i wahania się. Ale to też jakby może pomóc w osiągnięciu równowagi, bo tak naprawdę możemy się tutaj zastanawiać. No właśnie, dwójka mieczy pojawia się w sytuacji, w której w pewnym momencie dostajecie nagłego olśnienia, tak? I zaczynacie się zastanawiać nad nowym pomysłem, nad nową osobą, czy to do relacji, czy to do współpracy. Tak, nad czymś nowym, nad kimś nowym. Analizujecie, zestawiacie z tym, co już jest Wam znane lub z osobami, które już, no może gdzieś tam porównujecie osoby. Chociaż no, nie mamy tu więcej mieczy, więc niespecjalnie by to z tego wynikało. Natomiast wiecie, to takie jest troszeczkę, to będzie Wam być może pomagać z tego względu, że będziecie znajdziecie się w lipcu w jakimś zwrotnym momencie swojego życia, gdzie będziecie mieć dwa wyjścia, tak? I tutaj, no właśnie, możecie być w trakcie związku, relacji, małżeństwa, jakiegoś partnerstwa, a tutaj wypadł nam as kielichów, czyli wypadła nam taka szansa, która jeśli ją dostrzeżemy i być może gwiazda tej szansy dotyczy, być może dotyczy ta dziesiątka kielichów również i to miecze, te dwa miecze, też tutaj to jest taka Wasza walka myśli związana z tym, że wiecie, no to jest tak, że to jest taka walka pojedynek myśli, tak? Mówi o nowym pomyśle, ale mówi też lub nowej osobie, tak? I ta ciągła analiza, ale ta analiza nie doprowadza nas do dokonania wyboru. Nie potrafimy po prostu w dwójce mieczy dokonać tego wyboru. Nie umiemy tego jeszcze zrobić. Dlatego, że staramy się porównywać te różne idee, te osoby, z którymi mamy do czynienia lub ta nowa, która nam osoba jakby pojawia się w rezultacie asa kielichów na przykład, czy też w gwieździe, być może jakiś wodnik. I
zastanawiania się, tutaj kwestia zastanawiacie się nad daną sytuacją, co może spowodować, że po prostu możecie nie potrafić dokonać wyboru w związku z tym. I to może być trudne, tak? Tutaj możecie cierpieć, możecie się wahać, no może być różnie, tak? To jest też taka, wiecie, decyzja podjęta, znaczy nie decyzja, to jest taka próba wyboru, która jest często nieudana i do której jeszcze w dwójce mieczy nie dochodzi, chociaż wiecie, że chcielibyście i tutaj jakby staracie się używać tylko logiki w tym momencie, tak? Tutaj nie ma w tym emocji, tutaj jeszcze nie możemy, nie jesteśmy w stanie jeszcze tego wyboru dokonać, bo jesteśmy cały czas jeszcze tylko w walce, jest to w naszej głowie. My myślimy, my umiemy to tylko sobie równoważyć, analizować i porównywać logicznie. Czyli za pomocą rozumu. My jeszcze nie robimy tego za pomocą wszystkich naszych bodźców. A więc okaże się, tak, tutaj w czym będzie nam to, bo to jest takie póki co obłądzenie po omacku, po prostu. To jest nieumiejętność podjęcia tej decyzji, to jest nawet taki brak decyzyjności. I tyle, zostawmy to na razie w ten sposób i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi królowa buław. Taka sobie oto piękna, dynamiczna energia, osoba. Energiczna jak najbardziej. Jakaś ważna osoba lub energia, która tutaj jakby już kończy się zaznaczać w waszym życiu. Przynajmniej w tym miesiącu lipcu w jakiś sposób odchodzi do przeszłości, czyli coś, co już właściwie na tym się nie skupiacie, tak? A może osiągnęliście taki właśnie status takiej osoby. Jakby też angażowaliście się w jakąś sytuację, w jakąś relację, w daną sprawę, tak? W pełni, z pasją, tak? Z pasji być może, tak? Może powstał jakiś pomysł, który był twórczy, tak? I tutaj jak gdyby osiągnęliście, kierowaliście to w stronę realizacji, osiągnęliście już jakiś cel w tym temacie. To jest jakby takie podążanie, o, wcześniej było też takie podążanie za głosem serca, jeśli by to miała być wasza energia, w jakiej byliście. I to odchodzi do przeszłości. Słuchaj, no nabiliście tutaj, słuchajcie, na pewno jakąś siłę i też postawę taką charyzmatyczną, ognistą, tak? Odchodzi ta osoba lub taka energia do przeszłości. Co jest podstawą tej sytuacji w miesiącu lipcu dla baranków? To jest szóstka buław. Szósteczka buław, słuchajcie. No, podstawą tej sytuacji, która się tutaj dzieje i wydarza, jest zwycięstwo. Być może jakieś... To jest też... Wiecie, to jest takie zwycięstwo, na które no, trzeba było troszkę zapracować. Być może nie jest ono pełne, nie jest ono takie ostateczne, być może jest chwilowe. Być może stoczyliście jakąś walkę lub stoczycie w tym miesiącu o swoje racje i ją wygracie, tak? Jakieś takie chwilowe zwycięstwo. I tutaj w tej karcie jakby rozkoszujecie się tym triumfem, tak? No jest to jakąś podstawą, która w jakiś sposób was w tym miesiącu ukształtowała, tak? Będzie ukształtowywać z tego względu, że jesteśmy w jakimś stopniu zachłyśnięci tym zwycięstwem, tak? Też w tej karcie, słuchajcie, no jest takie spełnienie, tak? Być może świętujecie swój sukces i odczuwacie na pewno spłynącą z niego satysfakcję. To jest takie indywidualne zwycięstwo, tak? To nie jest nic w grupie, tylko to jest indywidualne. Też oznacza, że podstawą tej sytuacji w tym miesiącu jest jakby właśnie zrealizowanie jakichś swoich twórczych celów, czy to w pracy, czy w nauce, czy w jakiejś innej, może w jakiejś artystycznej dziedzinie. I właśnie ten triumf, który was spotyka, jest zapłatą za to ryzyko, którego wcześniej się podjęliście, co też tutaj królowa buław by o tym mówiła. Więc istotnie, słuchajcie, no tutaj coś udało wam się, że tak powiem, uzyskać dla siebie zwycięsko, tak? I tutaj też jakby jesteście osobami w tym momencie, które też zaspokoiły swoje ambicje, zostaliście gdzieś tam wybrani z tłumu, czy to w relacji, czy to w pracy, w zależności od sytuacji, w jakiej jesteście.
Być może też, jeżeli mówię do singli, może właśnie tutaj była taka sytuacja, że gdzieś ten stan wasz singielstwa się dobiega końca i w tej karcie podstawą tej sytuacji jest może takie właśnie zwycięstwo, że chwilowo gdzieś tam coś wygraliśmy, tak? W sensie takim, że być może osoba, na której nam zależało, czy o którą gdzieś tam zabiegaliście, tak? Gdzieś zwróciła waszą uwagę lub dowiedzieliście się, że no jest w waszym kierunku faktycznie w jakiś sposób wami zainteresowana i to tak jest coś takiego fajnego, dlatego ta gwiazda.